Budowa kompleksu energetycznego Gubin-Brody od kilku lat jest oczkiem w głowie zarządu województwa. Ten rok okazał się przełomowym dla tego zadania. W pierwszym kwartale Polska Grupa Energetyczna wpisała budowę kopalni węgla brunatnego oraz budowę elektrowni na listę kluczowych dla siebie zadań. Dziś poznaliśmy ramy czasowe tej inwestycji. Jeżeli startujemy w roku tym 17, czy 18, to od 8 do 10 lat musimy liczyć do tak zwanego pierwszego prądu. O inwestycje walczyły władze województwa oraz parlamentarzyści. We wrześniu lubuska delegacja spotkała się z premierem Januszem Piechocińskim. Wówczas uzyskano zapewnienie, że ta inwestycja jest ważna również w strategii rządowej. Udało się to uzyskać we wrześniu. Wicepremier Piechociński zadeklarował, że inwestycja zostanie wpisana jako zadanie kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, a dzisiaj parlamentarzyści z zespołu do spraw energetyki potwierdzili to wszystko, że wierzą w tą inwestycję. W czasie tego spotkania szefostwo Polskiej Grupy Energetycznej zaznaczało, że zainwestowanie 20 miliardów złotych w regionie przełoży się na skok cywilizacyjny. Sam kompleks energetyczny to 3000 nowych miejsc pracy, które wygenerują kolejne. Ci ludzie tam pracujący muszą gdzieś mieszkać, muszą robić zakupy, muszą dojeżdżać do pracy, ich dzieci muszą iść do szkoły i powoduje to rozwój infrastruktury, rozwój usług, rozwój cywilizacyjny całego regionu, gdzie tego rodzaju działalność jest prowadzona. Budowa kompleksu energetycznego Gubin-Brody to inwestycja, która od samego początku ma swoich zwolenników i przeciwników. PGE zaznacza, że w przypadku inwestycji na terenie zaludnionym ma przygotowany i wypracowany specjalny system rekompensat. Mimo to grono przeciwników inwestycji cały czas jest duże. Na politykach i samorządowcach spoczywa więc duża odpowiedzialność. Nie da się za plecami ludzi zainteresowanych cokolwiek zrobić trwałego. Budowa kompleksu energetycznego Gubin-Brody to jedno z największych przedsięwzięć infrastrukturalnych w regionie. Szacowany koszt tej inwestycji to 20 miliardów złotych. Ze wstępnych analiz wynika, że zakończenie wydobycia węgla nastąpiłoby około 2075 roku.